toczycie zaciekłą walkę jak na razie z drużyną Mempec o to pierwsze miejsce w tabeli waszej ligi. Powiedz mi proszę, czy to jest dla was takim w tym momencie największym celem, żeby wygrać całą ligę, czy może sam awans do pierwszej ligi już będzie dla was sukcesem? Generalnie przed rundą celowaliśmy stricte, żeby zająć pierwsze miejsce, no ale umówmy się, są cztery mocne drużyny i tak naprawdę każda z nich może być na pierwszym, no ale MPEC tu po tej pierwszej rundzie no, ma lekką przewagę, ale zobaczymy. Myślę, że jeszcze my w tamtym roku po pierwszej rundzie też mieliśmy komplet, też graliśmy z nimi i potem gdzieś tam w dwóch meczach zgubiliśmy punkty i nas wyprzedzili, no. Więc teraz może się odwróci. Jasne. Powiedz proszę, jeżeli mógłbyś w skrócie przybliżyć widzom, czym generalnie zajmuje się wasza firma? To jest producent ślusarki aluminiowej, okna, drzwi, fasady do budynków biurowych, elewacje wentylowane. Prefabrykujemy, montujemy. Generalnie to jest tak jakby podstawowy zakres. Czy w trakcie właśnie godzin pracy, a konkretnie może jakiś tam przerw w pracy, pojawia się często wasz temat waszych rozgrywek tutaj w Biznes Lidze? Czy jest to temat jakkolwiek popularny, czy raczej ogranicza się do uczestników samych rozgrywek wśród waszej firmy? Mówmy się, jak tylko przychodzi środa, gdzieś tam godzina 10, to już wszyscy patrzą, czy już są wyniki, czy już tam jest jakiś opis meczu. No i oczywiście gdzieś tam 12-13 już wszyscy się nie mogą doczekać na filmik, więc każdy gdzieś tam w tle już strąka włączona. Czyli temat żyją, jest... Żyją. Nawet łącznie z prezesem, który wcześniej też tam trochę coś tam pograł, no ale gdzieś tam kontuzję złapał i teraz to z boku, ale też przychodzi na mecze i też ogląda, no i też kibicuje.